Ma 6 lat i dzielnie walczy z nieuleczalną chorobą. Ma też sporo marzeń, a niektóre z nich zaczęły się spełniać. Opolscy strażacy pokazali chłopcu wozy bojowe i przewieźli motorówką po Odrze. A wszystko dzięki ludziom, którzy przejęli się losem Markusa i nie tylko pomagają mu spełniać jego marzenia, ale także pomagają rodzinie, zbierając pieniądze na leczenie. Nie no, teraz to już jest pełna obsada samochodów. Bo do Markusa dołączył także jego 4-letni brat Michał. Nie jeden chłopiec marzy o tym, by zostać strażakiem. Nic w tym dziwnego, że przejażdżka wozem bojowym na sygnale była dla rodzeństwa nie lada atrakcją. Wozu Markus rzecz jasna nie prowadził, ale drabinę strażacką owszem. Jedziemy na dół. Dobra, tu zatrzymujemy. Opolscy strażacy jak zwykle, bo to nie pierwsza taka niecodzienna wizyta w tej jednostce, starali się umilić chłopcu czas. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy w jakiś sposób temu dziecku jeszcze pomóc, prawda, w tym jego życiu, które akurat tak się poukładało, a nie inaczej. Chłopiec w wieku 2 lat zachorował. Diagnoza guz mózgu. Po operacji wydawało się, że choroba się cofnęła. Niestety rak powrócił. O Markusie dowiedział się Roman Nowak i zaczął spełniać marzenia chłopca. Mam jednego syna, przejąłem się, bo wiadomo, mogło to i każdego z nas spotkać, także i mnie. Pan Roman założył stronę na portalu społecznościowym i w ciągu tygodnia zebrał 3,5 tysiąca złotych na zaleconą przez lekarzy kurację chłopca olejkami z marihuany. Na razie jest miesięczny zapas. Rodzice zdecydowali się na taką terapię, bo w pewnym momencie lekarze powiedzieli, że nic więcej nie mogą już zrobić. Albo tak będzie, nie? Powiedzieli, że ostatnie dni, to może akurat się uda, no i to tak mi zaczęli, nie? Co będzie, to będzie. Na razie wszyscy chcą zapewnić choremu chłopcu takie chwile jak ta. Fajnie. Fajnie. Podobało ci się? Tak. Małe takie dla nas drobnostki, a dla niego wielkie rzeczy. Wielka radość, co wzmacnia w jego ciężkiej chorobie. I chyba to działa, bo jeszcze 3 tygodnie temu lekarze zalecili rodzicom, by oddali Markusa do hospicjum. Myślę, że jeszcze wyzdrowieje Markus i będzie latał, jeździł tak do tej pory. Było z nim bardzo ciężko, ale już jest na razie dobrze. Jeździ na rowerze, w piłkę gra, no cieszy się z każdym dniem. A dla rodziców taki uśmiech na twarzy chorego dziecka to bezcenne chwile. Anna Świderska, Kurier Opolski.